Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Tightlet Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Gramy, walczymy z arcymistrzami i jedziemy z tematem. Oby była walka z arcymistrzami. Już dawno za żadnego arcymistrza nie pokonałem. No, najwyższa pora. Witam Cię, MDC. Witam, witam. Za półtorej minuty jedziemy. Kawka w dłoń, herbatka w dłoń i go, moi drodzy. Cześć, czysty pion więcej, witam Cię. Stali bywalcy są, bardzo się cieszę. No dzisiaj wtorek, fartownie mam czas, żeby zagrać Tightlet Tuesday o 17:00. Zwykle nie będę miał niestety tego czasu, mówię zwykle, we wrześniu, w październiku. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży u mnie z planem i wszystkimi rzeczami. No bo czasami tatlet fajnie sobie zagrać, a o 23:00 no jest to jednak trochę obciążające, jeśli o mój tryb życia chodzi. No cóż, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy w praktyce. Arcymisie, arcymisie, tak, jesteśmy wszyscy arcymisiami. Czy będę w podcaście szachowym? Nie wiem. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ale słuchałem, czy pierwszy odcinek tylko słyszałem. Na drugi nie znalazłem jeszcze czasu, ale w międzyczasie tam oczywiście odpalę sobie zapewne. Lubię i polecam. CM 216. Korea Południowa. Atak Trąbowskiego może być nieznany. H6, bicie skoczka. Świetnie. Okej. Może tak i tak. Coś nowego. Walka gońców. Zbije to w ogóle hetmanem. Albo i nie zbije, jak widać. O, jest posunięcie. D5. Skoczek na D2 z planem takim, ale też niekoniecznie. Może tutaj. Robimy roszadę. Dlaczego ja pionka nie biorę? Aha, bo mi zbije tu. To G6. Wszystko widział. O, to mogę chyba zagrać tak. O, jaki odważny. O, jaki odważny. Patrzcie go. Dobra, bierze C1. Wprowadzam wszystkie figury. Gramy klasycznie w szachy. No figury wszystkie trzeba wprowadzać, a nie tam się czaić. Figury to figury. Okej, okay, tutaj ataki, proszę bardzo. Niech będzie tak. Atakujemy gońca. Dziwnie gra mój przeciwnik. Ale ta dziwność mi się podoba. Hetmanem zbijemy. Czy skoczek tutaj zawędruje? To wtedy tak, coś bym chciał zagrać. Aha, tu bicie. Tam bicie, tu bicie. Tego typu pułapki grożą. Właśnie, będę musiał chyba tak w ogóle zagrać. To zagrajmy. Obronimy gońca przy okazji. Chociaż hetman F4 było ciekawe. Hetman F4 było ciekawe, żeby wieżę wprowadzić. Antylogicznie zagrałem, ale w każdym razie tutaj grożę z biciem gońca. Co ja powiedziałem? Gońca. Pionka. Witam serdecznie. Kapitan Jack Sparrow. Cześć i czołem. Na zdrowie. No właśnie, wrócił. Słuchajcie, zagram znowu tak. Ciekawe, czy powtórzy posunięcie. I teraz tak. Dał mi przeciwnik tutaj powtórzyć, polepszyć posunięcie. I wprowadzenie wieży będzie miało tutaj dużo sensu. Taki ruch jest niebezpieczny, ale chyba tak mogę. Hetman będzie wydłużony, ale też co, będę mógł zagrać sobie w tym ruchu jakiś taki ruch nawet. W każdym razie hetman ucieka. A jeżeli tu, to bije do końca. Dobra, tu. A może tak? Może to być ok. Jeżeli tak, to w ogóle chyba teraz tak. E4. Pionek więcej.
Tak po prostu. I wymiana hetmanów, jak my to lubimy. I po prostu bronimy pionka. Ok. Kulturalnie sobie wrócimy gońcem. Ha, tutaj są jakieś takie tego typu kopytka i tu grozi. Czyli pograłem coś nie tak. No dobra, ale zagramy tutaj. Jak on zbije do końca, to idziemy chyba tu. Dobra, zaczynam tyle gadać i pozycje mi się zaczynają chrzanić. Że tak się wyrażę. Nieładnie. Aha, właśnie. Intuicyjne zamieszanie. Ok, no to to dla mnie lepsze. Śmiem twierdzić, że pozycja mu się poprawiła bardzo. W ogóle mi się to nie podoba. Teraz tutaj pójdzie. Zawsze odbicie tu na wyrównanie, ale nie chcę wyrównywać. No właśnie. Dobra, nie pozwolę już tu zagrać skoczkowi, więc spoko. Ok. Tak, tak. Tu jakiś ruch też zanadrzu czyha, ale on chyba teraz nic nie daje. Coś tu poknociłem. Zdecydowanie idę w zaparte. Spił. No dobra, pionkiem. No i bronię. Jak zbiję, to się przytwierdzę pionkami. Na chwilę. Taki ruch. Tu bicie dość słaby pionek. To ważne. Oddaję pionka chwilowo. Mam nadzieję, że chwilowo. O, nie wziął, to jeszcze lepiej. Chyba lepiej. Nie podoba mi się ta pozycja, wiecie? Możliwe, że on ma lepszą. Ach, cudem. Cudem go tu oszukałem. Sam się oszukał. Oh. Czy tu było coś nie tak? Skoczek C4 sprytne. Można było w ten sposób pograć. Dlaczego nie można obserwować mojej gry na czeskomie? Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego nie można? Ja tu nic nie blokowałem. Nie wiem. Bicie, bicie. Tak, tak. Hetman tu wjechał. No, hetman F4 to się poprawiło. Tutaj. I co? Koniec G4. C5. W ogóle, kurczę, wiecie co? Wstyd mi, bo brakuje mi takiego teraz wyczucia troszeczkę w tych szachach. Taki ruch ja kiedyś to zagrałbym z miejsca. I przyblokował izolowanego pionka. Kurczę, no tej praktyki brakuje mi się, przyznaję, bez bicia.
Rok niegrania w szachy, w ogóle klasycznie w szachy, daje się we znaki. A to długo, to niestety długo. Jeszcze goniec G4 też. A co ja zagrałem? Aha, po prostu wziąłem pionka. W sumie też to ma jakiś sens. A, jakieś wtrącenia. Na wtrącenia, Krzysztof, musisz grać. Koniecznie. Ale co po tym i po tym? Tu, tu. I tutaj jazda. Ale byłoby pięknie. Też kwestia wyczucia. Ale coś tutaj poknociłem. Skoczkiem należało wjechać i pilnować. Tak troszkę dałem przeciwnikowi pograć. No właśnie. Szybko przestawię, sprawdzę tylko, czy pozycja jego jest, no, mniej więcej równa. Ale czarny mi się zaczyna bardziej podobać. Co lepiej mógł zagrać? Mógł zbić. Tak czułem, że to bicie będzie dobre i wieża D4. Wieża D5 ja bym tutaj panu. Aj, no dobra. Czysta partia z mojej strony aż taka nie była. Jednostronna, ale punkt jest punkt. Kojarzy mi się, że był niedawno podcast z panem. Był, czy tylko mi się wydaje, bo nie mogę znaleźć. Nie, podcastu z Bartlem nie było na pewno. Ale jakiś podcast był tam w necie. I Dawidowi udzielałem jakiegoś tam mini wywiadu. Przepraszam, już tutaj wyłączam tylko tryb samolotowy. I jeszcze Piotrkowi, takiemu koledze, kiedyś. Ale takiego podcastu typowego to nie było. Witam, Mikołaju. Witam cię serdecznie. Jeszcze jedna partia trwa. Tej gry nie można obserwować. Słuchajcie, ja zapominam tutaj chyba wyłączyć czat. Jaka jest komenda na wyłączenie czatu podczas gry? Dajcie znać. Zapominam o tym ciągle. Bo coś tam czeską wprowadził ostatnio, nie? Dobra, mamy przeciwnika mistrza międzynarodowego. Z Espaniola. A, włączyłeś tylko emotki. Dzięki, Kacper. Dzięki. O, to będzie bardzo dla mnie pomocne. Gramy G6. Swoją tutaj chyba bronią taką trzeba zagrać. Tutaj. Tutaj podstawka. Ale czy na pewno? Znaczy najpierw zbiję, potem zbiję mu tu. Ten skoczek wyjdzie, to jest ciekawe. No tak, to widzę. Tędy wyjdzie, no wyjdzie. Coś tam wylezie, ale może by tu go jeszcze uszukać fajnie. Będzie B4. A tu mi zaatakuje. A to skoczek tutaj mam też ciekawe. Trochę pootwierało, bo jak zagra mi tak, to taki ruch jest też ciekawy. Wielka zadyma. A,
Ależ zadyma. Tu. Kurczę. Mam obawy, że to się u niego zgadza. Tu mogę teraz plasnąć, ale on wieża E1 ma. Będę musiał chyba coś takiego wrzucić. Właśnie, chyba tak najpierw muszę zagrać. Nie wpuścić skoczka, tu grozi wybicie. On musi tak, ja zagram tak i po prostu odejdę. Aha, i grożę tu i tu. Dobra, dobra. To może się zgadzać teraz fajnie. Oj, czuję zwycięstwo w kieszeni. Czy ja tutaj wygram tę partię? Ej, no to co? No dobra, uciekasz. Okej, uciekasz, ale ja też uciekam. Chwila, żeby tutaj... czegoś nie zepsuć. Bo nie wygrywam tej partii, czekajcie, bo... aż po prostu... tak. A tak na skoczka musiałem tak zrobić. On tu, ja tu. Dwie figury za wieżę będą. Czy król idzie w tę, czy w tę stronę? To też pytanie ważne. Chyba w tę. Dobra. Bo atakowany jest skoczek. Nie skomplikowane, tak? I tutaj mam cię, pułapka, klateczka. Klateczka, mój drogi przyjacielu, mam cię. Mam cię. W ogóle tak jeszcze mogę zagrać, tak, potem tu i tu. Mam go, wieża nie wyjdzie. G4 nie działa, bije tu, wszystko działa pięknie. W ogóle tutaj jeszcze opcja. Ach, to jest piękny ruch. Mam go, słuchajcie. Czy ja to wygrałem? Chyba tak. Chyba to wygrałem. Ale partia! No dopóki jeszcze nie ma 0-1, to się nie ma co cieszyć. Ale już widzę, że koniec, no. No poszedł tu, ja wiem, widzę. Tu. No dobra, bije. Król się zbliża, pomaga. No wiem. Muszę tak zareagować. Jeszcze nie wygrana, ale ten pionek już będzie groźny. Skoczek stoi. Król w ogóle nie ma ruchów. To jest najważniejsze dla mnie. Ok. Tak. Nawet tu. Spoko, bo już pionek jest zaawansowany, więc to nic mu nie da. A ja zbijam. No co, mogę nawet tak zagrać. Pozwolić sobie na to. I tutaj będzie strzałka. Mamy to. Haha. Mamy to. 2-2. 2 na 2, moi drodzy. 2 na 2. I taki start mi się podoba. Ach, już zerkam, słuchajcie, w analizę tej partii, bo było ciekawie. Było ciekawie. Pan Stefan, cześć pan Stefan. Było ciekawie, już sprawdzam. Było mega ostro. I o to chodzi. Czasem wchodzi ostra rzecz. Fakt, przyznaję się do bezbicia, że nie byłem w stanie policzyć wszystkiego, co on tutaj zagrał, ale wydawało mi się, że E5, bicie, tutaj, strzałka, plus 0,5, więc nie jest źle, tak. Czyli on popełnił gdzieś błąd. A goniec F4. Ale to wtedy tu. Aha, różnica polega na tym, że on teraz... ciapnie i teraz zagra F4, ale to wtedy... aha, nie mogę, bo tutaj. Skoczek G4, tu. A właśnie, coś takiego byśmy grali. Też jakaś tam gra jest, bo tam są naciski, no ale tak, ciut lepiej białymi, ale to, co on zagrał, to widocznie jest jeszcze gorsze. Skoczek wziął, tutaj wziął, na E3, no silnego gońca, dziab, tutaj. Wydawało się lepsze i tak widać po ocenie, że niby lepsze, nie? No ładna wygrana, no. No dawno nie było takiej partii, to prawda. B4. B4, koń zszedł na złą pozycję, ale koń E4. Wszystko jak tutaj weszło pięknie. Goniec.
Co tu lepszego mógł zagrać? Goniec E2, nie? No tak, subtelnie, żeby nie było pułapek. No właśnie, goniec E2 i byłoby ciężej, ale tak, tak, już konkret wszedł, tak? Jak zbił, już jest lepsza czarnych. Już jest lepsza czarnych, la la la. I goniec D4, najlepszy ruch. Zobaczcie, a kusiło mnie to bicie. Tylko, że tu jest problem po tym ruchu. Bo niby mogę dwie figury atakować i atakuję, ale tu mi atakuje, który broni tego. Połączenia szachowe. Skomplikowane. Zbił, zbił. No i tutaj Krzysztof dobrze to wszystko wyczuł. Tak nawet mogłem zbić. Aha, i co, że taki ruch? Nie puszcza skoczka nigdzie. Wow, wow. Ale bym go tutaj zajechał. Król wszystko zdąży wygrać. No, tak. Też ładne by było. No, ale co? Ja odszedłem. C3 odszedłem. Powinien zbić. Nie zbił. No bym pewnie to zbił, król D2, no i wygrana, no bez jaj. Ale on zagrał jeszcze gorzej. I dziab, dziab, ciap, ciap. I to już zwieńczyło wygraną. Tu rzeczywiście próbował coś tam jeszcze. No tak, ale tu już po prostu gość był zajechany pionkiem i skoczkiem. Piękny układ. Dobra, mamy to. 2 na 2, skupiamy się, bo druga partia, trzecia partia, ciekawe z kim. Ciekawe z kim? A i pewnie z jakimś kozakiem. Zobaczymy, mam nadzieję. Nie można obserwować gry. Co, nie można obserwować gry? Czy mi zabroniono? Czy po grze dopiero? Nie można obserwować gry. A jak u was to działa? Aha, u was tak samo działało. Przecież działało. Przecież ktoś z was pisał, prawda? Że nie mogę na czeskomie oglądać mojej partii. Ha, to jakieś zrobili tutaj ograniczenia. No nie lubię takich rzeczy. No to jakby sobie czeskom nie potrafił radzić porządnie z jakimiś zabezpieczeniami, tylko musi blokować przyjemność ludziom, nie? Jeżeli o to chodzi. Okej, no. Można powiedzieć, że monopolista, no. Choć nie do końca. Liczes świetny jest. Chyba Liczes jest drugim największym portalem szachowym. Ktoś zna jakieś statystyki, ale wydaje mi się, że Liczes. Do tego darmówka. Mua, piękna sprawa. Choć uważam, że warto płacić za dobre rzeczy. Ja mam to szczęście, że na czeskomie nie muszę płacić za konto premium. Ale tak, nie mogę, nie można patrzeć partii. Szkoda. O, teraz można, jeżeli się skończyła. Ok, czyli co, są tutaj jakieś... Mam więcej punktów niż Hikaru. Remis Hikaru zrobił. Ale z tym, wiecie, no. Więcej punktów niż Hikaru. Hura, hura, hura. Gdzieś to trzeba zdjęcie zrobić, screena i na ścianę. Nie no, ale po dwóch rundach to wiecie, to jeszcze, to dopiero początek. To dopiero początek. Ale jest dobrze. Jest dobrze, takie partie uskrzydlają i powodują, że się chce grać mocniej. Dubowa mi dać? O, byłoby. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że teraz zagram z jakimś 2900, 3000 tutaj, z czeskoma. W ogóle byłoby pięknie, tylko z jakimś takim znanym... Duda w ogóle gra, czy nie? Janek gra? Ktoś widział? Janek chyba nie gra. Nie zwróciłem uwagi. Partie jeszcze trwają? Chyba już nie. Dobra, będzie trzecia runda za chwilę. 2777. Jest arcymistrz, ale nie z 3000. No ale arcymistrz, jedziemy. Znowu czarne, ok. Skupmy się, szachuś. D4, D4. Dobra, jedziemy swoją bronią. Jedziemy swoją bronią. Ostatnio analizowałem partię na ten temat, więc spróbuję coś tam powtórzyć. Zagrać tak, tylko pytanie co dalej, nie? Zagrał tu, ok. Zbicie zrobimy. Tak, zagramy. Okej. Tutaj. Będzie ruch A5. C6. I tutaj trzeba przyładować. Poczekajcie. Taki ruch też się fajnie zagrywa. Tak.
Tam chcemy wejść. Manewry, manewry wojenne. Okej. No wchodzimy tam, może się uda coś poszaleć, ale się nie uda. Dobra, spróbujemy wymienić skoczka w centrum. Taki ruch to w ogóle tutaj świetne będzie bicie i tam. Grozi fajne bicie teraz. Taktyka się pojawia, ale piękna taktyka się pojawia. Pewnie dostrzega jakiś goniec E2 może. Nie, nie może, bo tam potem bije. Ale tutaj można już. Pewnie odejdzie. A, i zagrał. Bicie co? Tu. Tam nie mogę. Zagram z powrotem, żeby tam spróbować podziałać. Ciekawe, czy powtórzy. Kurczę, No chyba nie będzie powtarzał na remis, co? Damy mu się wykazać, no arcymistrz raczej będzie chciał wygrać. Zdziwię się, jak powtórzy goniec G2. No szuka innego ruchu, to widać ewidentnie. No, zabieramy trochę mu sekund. Aj. No tak, znalazł tutaj jakieś rozwiązanie. Przeciwnik. Wbijemy tak. Chyba C5, czy C5 jest dobre? Trochę mi się nie podoba, ale zagram. Dlatego, że tutaj będę mógł i tam sobie dziabnąć. Aha, skoczek wchodzi. Aha, bo ja jeszcze będę miał tu bicie. I tam strzałkę. Okej. To może on się pokusi o bicie. A to dobre jednak. A to dobre. Czy na pewno? Bijemy, no co? Jest szansa, to trzeba bić. Aha, tutaj coś muszę takiego zagrać, żeby bronić. Pionek więcej. Chwilowo. Za dużo mi on oddaje. Tu wisi. I tam wisi. Nie no, będę pasywnie bronić. I tutaj. Pionek to pionek. Niech będzie tak. No wiem. Kurczę, będzie mi go tutaj męczyć. Tak muszę chyba w ogóle. Nie chcę tak grać, ale tutaj chcę się rozwinąć. No spróbujemy. Dziab i dziab. No i tak, że na B3 sobie spoglądam. To nie jest źle. Okej. Muszę chyba wymienić. Aha, taki ruch, to tego nie dostrzegłem. No kurczę, ładnie zagrał. Tak.
czasu mało, nie? Tutaj jakiś nawet taki ruch, ale nie, goniec mi się przydaje na tej diagonali. Jest ważniejsze. Tutaj na szczęście coś bronię. Tu ma taki nieprzyjemny szach. Kurczę, muszę wrócić. Dobra. Niestety będę musiał bronić pozycji. Jeszcze na sekundach. Miał bicie. O, teraz będzie dobrze. Teraz będzie lepiej. O. No dobra, to jest remis, nie? Wygrać się nie da, wygrać. No dobra, remis. Zaproponowałem, bo... No bo to jest remis. No to jest remis już w tym układzie. Słuchajcie, była walka. Remis chyba niezły, co? Tak mi się wydaje. Ajajaj, 2,5 na 3. Z arcymistrzem. O! Czułem, że gość tam jakoś, no, coś tam, kurczę, grał. No, ale... Właśnie na podstawie partii, którą sobie ostatnio analizowałem... Ba, na kanale jest ta partia przecież Gellera, nie wiem czy widzieliście. No to na podstawie tego stwierdziłem, że sobie zbiję tu pewną ręką, zagram. Coś tam pamiętałem, jakieś motywy i sensownie zaczęło to wyglądać. Goniec tutaj, co tu każe grać? G5 każe grać, możliwe, tak, tak. Co, ze skoczek D4, tutaj, tutaj, tutaj. No wszystko ciekawe, no wszystko ciekawe, tylko czas, czas, czas. No dobra, powtórzyłem, bo wiedziałem, że on coś tam się kombinował, tak. I G5 znowu każe grać, ale C5 też wchodzi w grę, tak. No wziąłem pionka, tak po prostu. Tylko tu uważniej, nie? Jakbym tutaj mądrzej to rozegrał, chociaż hetman E7 jakiś mi się też narzucał. Ale hetman E6, wymiana, wieża. Wieża E4, ja wiem, że tutaj te bicia wszystkie były. Ale patrzcie, kurczę, tutaj, 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 wieża tu, tu, tu i goniec H3. Aj, wszystko się ładnie broni. Ale no nie chciałem, żeby jego gońce się rozbrykały. Jakoś tak czułem, że nie. Dobra. O, gramy z bardzo silnym, młodym mistrzem FIDE. Świetny zawodnik, moi drodzy, świetny zawodnik. Lecimy. Grałem już z nim nie raz. Bardzo dobry jest, jego ranking też pokazuje to, że gra świetnie, szczególnie właśnie w internecie.
ładnie mi na czacie napisał. To się szanuje. Młody gra w Polsce chyba teraz dużo. Z tego co widziałem, dobra. Młody, już poważny zawodnik. Pytanie, co dalej? No dobra, skoczkiem sobie wejdziemy. Coś tu poczarujemy, jakieś bitki. No bitkę trzeba strzelić. No właśnie. No dobra, wymianę zrobimy. Solidnie. Trzeba spróbować pograć. Jakiś tam goniec C7 mi tam się podoba w miarę. Okej. Dobra. To by się wszystko pięknie zgadzało. Skoczka przepędzimy. O ile się uda to zrobić. No dobrze. I tak. Tutaj będziemy próbować blokować. Jasne. Kurczę, no mądrze, mądrze. Bez piona mam latać, co? A tu? Tutaj jeszcze jest jakaś nadzieja. Zepsuję sobie piony. Aj, źle pograłem. Wieża D8 i on wygrywa. No właśnie. Kurczaki, no. Oj, no niestety, wieża nie ma obrony. A tu grozi goniec na przykład tu albo tu. Ajajaj, dałem się zrobić w te... Aj, słuchajcie, no takich partii nie lubię przegrywać. No nie lubię, no nie zauważyłem. Szkoda. Kurczę, szkoda, no. Wiem, z kim gram, wiem, to bardzo dobry zawodnik, wiem, oczywiście, on tam chyba 2450 ma w blica. Młody dobry jest, ja sobie zdaję sprawę. No tu nie ma ruchu, no niestety przegrana. Aj, nawet wieża D2 nie mogę zagrać, żeby tu się obronić jakoś, no kurczę. Tak się dać zrobić, 20 ruchów, nie? Poddaję. No nie była to dobra partia, niestety nie zgodzę się. Kurczę, ale się dałem zrobić. Co tu lepszego grać? W ogóle nie zagrałem po swojemu. Trzeba było tutaj bić. Czemu ja tu... Nie wiem. Kurczę blade, no. Wszystko normalnie, skoczek E5, C5. A że goniec F3 każe grać od razu. Nie bać się grać z izolowanym pionkiem. Też racja. Poszedłem za bardzo na wymianę. A dlaczego nie D5, Krzysztof, nie zagrałeś? W twoim stylu D5. Nie kumam. Stwierdziłem, że wybiję, żeby wieża miała akcję. A te wymiany się porobiły bardzo nieprzyjemne. Tutaj chyba już coś źle. Że tu każe grać. Tak, tak, tak. No właśnie. Co zagrałem? B4. Co? F3? F3. Ale to jest równiuteńka pozycja. Równiuteńka. Ja wiem, że młody streamuje. Ja wiem, ja go już parę lat temu wyhaczyłem w internecie. Jak YouTube'a robił i wszystko. No młody jest zdolny. Jest świetny szachista. Dziwię się, że ma FMA nadal, nie? Kurczę, no F3 i tutaj wszystko byłoby w porządku. Nie wiem, tak by wrócił B3. Gramy sobie dalej w szach. Równiuteńka pozycja. Po prostu, chociaż z drugiej strony, widzicie, podstawiłem jak ostatni cymbał. Tu zagrałem. No tak, goniec F3, totalny błąd. Totalny.
Co ja tu jeszcze chciałem grać? Tak chciałem grać. Czy to jest dobry ruch? No, bez bił i chciałem grać tak. No, bez pionka ciężko, ale już lepiej coś takiego męczyć niż... Zawsze się tak mówi. Co, wieża D2? Też taki ruch. Aha, przecież wieża D2 jest. No tak, bo jak taki ruch, to tutaj. Wszystko się zgadza. Po prostu bronisz. Nie potrafię wyjaśnić tej, po tej takiej dziwnej, niepotrzebnej porażki. No ale dobra, start i tak jest piękny. Szkoda, no bo 3,5 z 4 to jeszcze nigdy nie miałem. I to się nie stanie jeszcze w tym odcinku, ale gramy dalej, bo jest dobrze. Przynajmniej jestem podbudowany tymi partiami wcześniejszymi, więc jest w porządku. Szkoda tylko, że nie mogę podglądać innych zawodników, słuchajcie, razem z wami. No, bywa, 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 bywa. Tak to już jest. A macie link do tego mojego przeciwnika? Do Timona Czerjakowa? Czerjakowa, tak się czyta. Dajcie link, jak macie jego stream. W sumie ja sobie go tam gdzieś wypatrzę. Może nie teraz, sobie gdzieś tam później popatrzę. No co, no nie mogę wejść na partię, tej gry nie mogę obserwować, koniec, kropka. No, fatalny układ, co nie? Ja, zgadzacie się, że nie można obserwować partii bez sensu. Bez sensu. To jak kibice, jak się szachy mają rozwijać, jak kibice nie mogą oglądać? Że co, że są jakieś podpowiedzi? Można czat wyłączyć i wszystko. Nie kumam, szkoda. Jest to na pewno niefajne. Szachy zza szafy. Trzy gwiazdeczki widzę. Ale witam serdecznie. Młody w ogóle ile ma lat? 13 czy więcej? Ktoś się orientuje? Tak mi już gra na 15-latka takiego solidnego. Nie no, fajnie, fajnie, ja się cieszę, że on w ogóle bardzo wytrwały. Pamiętam jeszcze z jakieś 4 lata temu, słuchajcie, już streamował, już był dobry. Już, on był jakimś mistrzem świata chyba do lat 9, 10, 8, poprawcie mnie, bo musiałbym poczytać po prostu na jego temat. Ale będzie pewnie o nim, mam nadzieję, głośno. No, cierpliwie musimy poczekać. Po czwartej partii jeszcze będzie niestety mała przerwa. Dobra, moi drodzy, za chwilę do Was wracam w takim razie. Za moment do Was wracam.
2,5 na 4. Po całkiem niezłych trzech pierwszych grach. Nie jest źle. Wybaczcie, że z butelki. Dobra. To co, cierpliwie czekamy na rundę numer 5. Tyle, że jeszcze partie trwają. Jeszcze trwają. No można sobie zerknąć po partii, to faktycznie tak. Po partii można. Cześć Naworesko. Czy od jesieni planuję grać regularnie Title Tuesday? Chciałbym, lecz prawdopodobnie nie będzie to możliwe we wtorki, bo mam zajęcia wtedy. Wyjątkowo dzisiaj nie mam zajęć. O 23 może być ciężko, ale jak będzie zmiana czasu na 18, to jest szansa. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, możliwe, że od października, tak, ciężko mi teraz powiedzieć, bardzo ciężko, bo od października po prostu mi się grafik już zapełnia, klaruje, modeluje, więc będę wszystko wiedział, jak to będzie wyglądało. Chciałbym. Czy się zwolniły jakieś miejsca? Na ten moment nie, mało tego, jeszcze mam dwóch, powiedzmy na rezerwie, ale już nie na rezerwie, dlatego że ich już przyjąłem na szkolenie. Jeszcze czekam na potwierdzenie umów. Kilka osób już wysłało, więc umowa to jest gwarancja zajęć, więc zobaczymy. No, też prawdopodobnie ktoś może zrezygnować, tak mi się wydaje, chociaż jak się ktoś zgłaszał specjalnie, maila pisał, to zakładam, że nie. Więc zobaczymy, bo w piątek już ruszamy z zajęciami pierwszymi. I dla dzieci, i dla dorosłych. Jeszcze ostatni łyk kawki. W ogóle zawsze to będę powtarzał, że szachy i kawa to jest świetne połączenie. Świetne. Oczywiście mówimy tu o osobach dorosłych, ale herbatka jak najbardziej. Czy jeszcze jedna osoba? Noworesko, a powiedz mi proszę, jaki poziom gry i czy chodzi o ciebie, o dorosłego, czy o dziecko chodzi? W sensie juniora. Tak, czaszkujemy. No jak grają w zacięcie? Bardzo chętnie by się popatrzyło, co nie? Osoba dorosła, ok, poziom czeską 1200. Dobrze, wiesz co? W umowie mam maksymalnie 12 osób. Zobaczymy. Napisz do mnie proszę maila na. Ja ci tutaj na czacie napiszę maila. Napisz do mnie maila z przypomnieniem, dobrze? Nie obiecuję tobie, ale jeżeli ktoś się wykruszy, to się odzywam i wysyłam wszystkie dane. A bardzo proszę. Jeszcze nie ma w sumie za co, bo zobaczymy, czy to się w ogóle wszystko uda. To znaczy powinno się wszystko udać, jeśli chodzi o zajęcia, tylko pytanie, czy tam ktoś nie zrezygnuje. Jeszcze przed zajęciami. Dobra. Żądam rundy numer 5. Żądać sobie mogę, nie? Po czwartej partii zawsze ta przerwa jest najdłuższa, a potem już jakoś leci, nie? Nawet po ósmej rundzie ta przerwa jest jakoś tak, mam wrażenie, krótsza. Co oznaczają trzy gwiazdki? Wysłałem link kanału tego zawodnika, z którym grałeś, bo pytałem. Chyba czat blokuje, mi się wydaje, link do kogoś, nie wiem, słuchajcie, cuda się teraz dzieją, wszędzie wszystkich blokują, nie wiem, nie mam pojęcia, jakoś tak w to nie, bardzo nie wnikam, może trzeba jakoś oddzielnie, znaczy link, nie wiem, czy się link udaje wkleić, nie wiem, Kacper, czy jesteś na czacie, jak jesteś, to
Może byś sprawdził? Bardzo chętnie, bardzo proszę. Dobra, moi drodzy, kolejny zawodnik, mistrz międzynarodowy. Lecimy. Skup się, Krzysztof. Pewną ręką gramy w szachy. Pewną ręką. Ok, tutaj B3 jest najbardziej popularnym ruchem. No wiem, taki ruch widziałem, no. Widziałem taki ruch. Kto się bije, nie pamiętam. Tylko nie pamiętam, co dalej tutaj się grało. Gram na logikę totalną. Tak zagram, żeby nie wpuścić go tu. A, bicie może nastąpić. Nieprzyjemne, ale nie nastąpiło. To tak, to tu chyba. A tutaj w sumie też ciekawe. Otworzę sobie wtedy linię. Taki D6 będzie mógł zagrać. No już tu artylerię postawił, ciekawo. Że C1 jakaś. Słabe połączenie ma. Użytkownik jest offline. No ciekawe, czy wróci. O, wrócił, na szczęście, bo tak to nie chciałbym wygrywać partii. Wieża C1. Taki ruch? Nie, chyba. Tu. Ten ruch mi się bardzo podoba. Tu chcę wejść. D6. O! Można? Dobra, niech będzie tak. Niech będzie, że ja wymienię te skoczki. Gońce znaczy. Coś w tym stylu. Trzeba będzie rzeźbić. Skoczek tu. Cztery jakieś. Trzeba będzie grać odważnie, odważnie, Krzysztof, odważnie. Czuj się dobrze w tej pozycji. Czy też się może dobrze czuć? Jest taki ruch, dobrze. Aktywnie, skoczek F4. Może bierze jeden z planem E4? To mi zabroni. Okej. Okay. To tak, pilnujemy. Nawet w ten sposób, patrzcie go. Próbujemy wymienić. Serio? Naprawdę tak? Blokujemy, dlatego pionka się będzie. Oczywiście wiem, że taki ruch istnieje. Teraz już będę bronił. E4. Aha, dostanę tutaj. W dziób. Tak. Tam coś grozi. Okay, tam wrócę, tu. Dobra, może być ciekawie w sumie. Tak, to widziałem. Tu bicie, tak. Okej. Okay. Troszkę mnie złapałeś. Tu jest słabość. Troszkę mnie tutaj złapałeś. Nie. No właśnie. Przyznaję się bez bicia. Troszkę mnie tutaj złapałeś.
Właśnie. Wbić chyba muszę. I tutaj na pionka starać się cisnąć. Tak. H4. No dobra, H4 wydaje mi się, że jest ok, ale nie jestem pewny. Tak. Skoczka, jakbym stąd sprzątnął swoim skoczkiem. Właśnie. I skoczek nie ma teraz za bardzo jak grać. Kurczę, no właśnie, to jest ten ból, jednak chyba coś źle pograłem. No wtopa, to jest wtopa, moi drodzy. Mata dostałem jeszcze, okej. Okay. Myślałem, że tutaj po prostu on zbije jeszcze jakaś tam nadzieja na tego szacha odejście i tutaj można jeszcze by było walczyć. Chociaż też gorsza, ale jak widać. Kurczę, szkoda. Nie? Aj, ładnie się zaczęło 2,5 na 5. A! Zły jestem, no. Teraz jestem zły. No szkoda, partii. Już analizuję. Bo. Kurczę, czułem, nie pamiętam tu wariantu, ale wiem, że to jest taki fajny wariant dla białych. Rzadki ruch zagrał gościu. No tak, tutaj to podstawiłem, no ale to godzin z G2, no dobra, nieważne. To wszyscy widzieli. Ruszada, ruszada. Wieża C1, wszystko ok. Taka normalna pozycja. Skoczek E1, wszystko się zgadza. Skoczek E3 każe grać. To skoczka gdzieś tam wprowadzić. Kurczę, jakoś tak czułem, że on nie gra najlepszych posunięć, tylko też takie ruchy bardziej wyczekujące. Takie miałem odczucie po prostu. Tutaj. No tak, i właśnie, to bicie chyba fatalne było, bo... Fatalne, znaczy no nie najlepsze, tutaj można było też wrócić i grać sobie dalej w szachy normalnie, niby cię ciśnie, ale wziąć tu nie może, bo tu. Tak, ale mi się to podobało, kurczę, wymiana, czekajcie, wieża C4 może trzeba było grać. A też by te pionki obronił. Mi się wydawało, że stoję bardzo dobrze, się okazuje, że normalnie. No i E4 nie mogłem zagrać. E4 nie mogłem zagrać, bo G4. Ale zaraz, to działa, nie? I tak bym szedł. Działało to mimo wszystko. Tutaj należało. G4 może jakieś wrzucić. Też złe? A, tam złe. W miejscu to wszystko stoi. Tak. Co? Nie zbiłem tu? I byłoby świetnie. Dlaczego ja tego nie zbiłem? W ogóle pod uwagę bicia nie brałem. Oczywiście tak, szach wtrącony, król D2 i tu. No i okej, no tutaj tak. A co, szach? Tu czy tu? Tu? No i gramy dalej w szachy, on też ma słabość. Po prostu dalej sobie gramy. Ale zagrałem fatalnie E4, bo E4 się narzucało. Tylko ten ruch E4 dostrzegałem. Nie wiem dlaczego. Tak ładnie się zaczęło, no. Hmm.
To już niezbyt dobrze to wyglądało. O, H4 to wiem, no to ciężko zagrać dobre posunięcie. Stoję w miejscu, jestem ustawiony, nie lubię tak grać. Jest to bardzo nieprzyjemne. A, tak. No nie, tutaj nic nie wymodziłem. Przeciwnik dostał szansę na ładnego mata. Sam nawet nie widziałem, ale okej. No dobra. Jedziemy. Kolejna partia. Mistrz Świde. Runda numer 6. Czy przydałoby się wygrać, co? Przydałoby się, już za dużo tych porażek z rzędu. Dwie z rzędu to trochę boli. No jedziemy, jedziemy. Drogi przeciwniku. Ok, G6. O, F4, atak austriacki. Ok, gramy swoje. No dobra, B5. No B4. Ok. A5. On powinien jakieś F5 już zarzucić. Według mnie. Ale nie. Aha. No to uderzymy w centrum koniecznie. C5. No i skoczek. Już nie ma posunięcia takiego. Dobra. Ruszada. Tutaj by trzeba było chyba zagrać. Na pewno tu trzeba by było zagrać. Już taki ruch też jest ciekawy. Bicie, bicie. Wieża hetman 1. No właśnie, tu musimy wymienić. On idzie na mnie. Idzie atakować, to ta wymiana też będzie dobra, bo jak pójdzie tu, jest wymiana i potem tu. Jakiś F5 powinien, a to zawsze tutaj pod pociąg wchodzę. Może tak w ogóle? Może być bardzo ryzykowne. Dobra, nie będzie picia. Niech będzie tak i tu. Potem E6. Tu i potem mam E6. Od razu będę atakował. Jak tak, to tak. Okay, E6. I opcje na wymianę hetmanów i tutaj. No to jak wymieni hetman, to w ogóle będzie już wygrana partia. Struktura tak pięknie się ułożyła, jak wymiana hetmanów, a jak nie, to tu zbijam pionka. On powinien pionka oddać, ale to też moja kontra. No właśnie. Aha, bo on z szachem zbije. A to może też jest dobre. Tu i tu. Właśnie, wymiana hetmanów, to też jest dobre. Ok. W pionkach porówno. Tam B2 będzie mu ciążyło. Koniec F3 prawdopodobnie. O, nawet tak. Ciekawe. No to wprowadzamy figury do gry. Ok. Tak. A tutaj przeoczyłem, ale to nic się nie dzieje chyba.
Koniec F3 tam. Szach, odejście, dobra, działa wszystko. No tak kiepsko przeoczyłem wymianę tego gońca, ale za ten nacisk tu jest bardzo silny. Okej. Tak, goniec F3 teraz grozi. Ale zaraz, mogę przecież palnąć tam. O tak po prostu. Dobra. I zagrać tak. Okej. Spoko. I wieża wchodzi. Będzie szaleć. Aha, tu chcesz wymienić. Ale zaraz. Czy ja tu nie wygrywam? Zaryzykuję stwierdzenie, że wygrywam. Tak, mogę się obronić, bo zawsze pionek dochodzi. Okej. Ojej, podstawiłem teraz! Ojejku! Nie! Nie! Tylko nie to! Nie! Nie! Nie, 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 nie! No nie, słuchajcie, partia wygrana na miliard sposobów! O nie! To bolało! To bolało! Ojejku, co ja zrobiłem? Na litość! Patrzcie, przecież to była totalnie wygrana! O losie słodki! Jaka jaka mikroczujność! Tylko straciłem mikroczujność! Co się w ogóle dzieje? Taki piękny start! Masakra! No i koń B6. Widzicie już ocenę silnika na górze tutaj. To już wiadomo, że ciut lepsza i E6. Przecież to jest miodzio pozycja. Hetman H4, w ogóle cuda. Tak, tu, tu i tu. Miodzio pozycja. Jeża E8, wszystko się zgadza. No oczywiście, tutaj mogłem zamiast skoczkiem zagrać tak, trzymałbym gońca i jeszcze lepsza gra. Po prostu wszystkie, przepraszam, moje figury grają świetnie. Tak bym zagrał i tu był grożę jeszcze wzięciem piona. No dobra, ale już kij z tym. To też jest wygrana. A dlaczego nie wieża E1? Bo tu? Ojejku, tu jakiem. Ojej, 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 ojej. Czekajcie, coś lepszego było. Skoczek E3 jeszcze jest. Boże, widzieliście to? To masakra po prostu. To jest po prostu masakra. Ale ta pozycja też jest wygrana z równobarwnymi, tylko troszkę techniki. I czujności przede wszystkim. Bicie, bicie. Zobaczcie. B3, cyk. Tak. Tu goniec jest, wiecznie musi pilnować. Jak można przegrać coś takiego? No D5 idę szybko. No może trzeba było, myślałem nad królem E6, żeby tak podejść troszeczkę. Ale myślę, dobra, C4, a jednak za szybko. A jednak za szybko. No ale, dobra, ale bym nie przegrał tej pozycji. Goniec G1. Ja cię, to remis już jest i wróciłem. On tu... I strata czujności, po prostu teraz to już remis, nie? Teraz to już remis. Bo muszę odejść końcem, on zbiera mi pionki. O rety, H6 sobie wymyśliłem, nie wiadomo skąd. Oj, sądziłem, że on nie może po prostu wziąć gońca. Ja, nie wierzę. Nie wierzę, trzecia porażka z rzędu. Trzecia porażka z rzędu, ile rund zostało? 5? Dobra, to robię 5 punktów. Wkurzyłem się. Nie, no tak nie można. Tak nie można, ależ... Dlaczego te title tutaj jest takie magiczne?
Ale widzieliście wcześniej. Tu właśnie w takich końcówkach trzeba zachować spokój. Jak taki ruch nie działa, no to wiadomo, na tym czasie ciężko może od razu policzyć. To on ma 10 sekund jeszcze. Gram sobie tu, podchodzę i wtedy ładuję tutaj. Mogę sobie pomanewrować jeszcze spokojnie, goniec pilnuje, odejść, wszystko. Mogę królem podejść tu, gońcem zagrać tu, c4, cyk, 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 królem podejść tu i koniec, no. No bez jaj. Runda numer 7. Muszę wygrać, żeby mieć 50% teraz. To jest w ogóle... Ale plus jest taki, że mi się te partie... Zobaczcie, te partie mi się podobają, oprócz z tym młodym wilczkiem. To dalej się gra spoko. Tak, takie przeoczenia, przecież to jest... Jak tak można? Dobra, tutaj jakiś ruch, chyba taki trzeba zagrać. Są moje pozycje. E6. Rzucasz się. Tak, mogę ci rzucić. Dobra, zagramy goniec C6. Wybić. Wybić i na F4, na pioneczkę. Koń tu. To dziabniemy. Na materiał. A co tam się będę cyrtolił? Aha, on tutaj akcję też po... Będzie miał po tym posunięciu, ale nie chciał grać tej akcji. Dobra, wracamy. Ludzie też popełniają błędy, nie tylko ja. Co? To jest dobry ruch. No dobra, wymienić muszę, dziabnąć muszę i tak. Jedyna słabość to tu, czy ona wystarczy? No wymiana tego gońca też będzie ok. Bardzo się uprościło. Hetman B6, dobry ruch. No nie, czarne tu się rozwinęły, dobrze. Finalnie, no hetman B6 to z miejsca trzeba grać. Tak grać, w ogóle masakra. O co tutaj chodzi? Czy tak coś? Tak, zagrałaś. Ok. To może dla mnie lepiej. Wymiana hetmanów. Czy wchodzi w grę? Nie wiem. Ale tak zagram. Rety. Krzysztof. Nie chce. Ambitnie, ambitnie podchodzi do sprawy. Tutaj strzałka jest? Nie, chyba. Tu coś podstawiam. Nie, nie podstawiam. Goniec F1 musi wrócić za chwilę. Pff. Nie, no jestem genialny. Znowu podstawiłem. Może tak jeszcze się ratuje? Oj, chodzi o to, że właśnie mi tu palnie, cholercia. A tu? Niedobrze. Tu mam jeszcze jakiś taki fajny ruch, ale z szachem weźmie. Wieża C1 fatalne wyszło.
A jakiś H4 jeszcze będę. Kurczę, taktyki strasznie dużo, no. Może nawet wieża C4, bo goniec bije G2, wieża C4. Na skoczka. Właśnie, a jak zbije tu, to tu. I niech się boi. Może nie może w ogóle zbić na G2. Ale to też ma swoje plusy, że szuka dobrych ruchów i czas mu ucieka. Czuję w tej pozycji farta. A, tam zagram, on mi zbije tu. Tu poleci. Nieźle zagrał. A zaraz, to tak mam. O! Tak mam. Tu bronię na G2. Silnego gońca zdejmujemy. Goniec C4 tutaj broni. O! No nie. Jak mi tu palnie, muszę to odbić. Muszę, to lepszej drogi nie ma. Goniec silny, tylko czy to mi coś da? Piłkę nie oddam. Tego wezmę. Tak, tak. Próbujemy grać na wygraną. Czasu ma mało. A, dwie wieże, dobra. Dobra, uff. 3,5. 3,5 na 7. Oby teraz już się wszystko odwróciło. Co za niepewna partia, no. Ale spoko, jeszcze z 50 title Tuesday się rozegram. Okej, okay, tak. Bicie nie najlepsze, co? Co tak trzeba było? Tutaj, ja tak liczyłem, to mi się nie podoba. A to normalna gra, no dobra, można grać. To jest w tych gambitach bałżańskich. A jeszcze goniec B7 było takie fajne w sumie, żeby wieża weszła na czarne pole. I tutaj fajnie wyrównał. Nie szukał ambitnie pozycji dobrych. Ja myślałem, że tu już topa, nie? Skoczek G4 jedyne, jak się okazuje. Co? Tu już miałem wygraną? Hetman C3? Ale jaja, ten młynek taki nieprzyjemny. Ale jaja. Nieźle. Znaczy wygraną. To się łatwo mówi, jak się widzę ocenę silnika. Skoczek taki, ale co? Aha, ja nie mogłem wieża E5 zagrać przecież! Bo tu mi wisiało. Nie wziął. No tak to jest, on też nie doliczył. I tu przeoczyłem, tu przeoczyłem. Grać na tego skoczka szybko, tu przeoczyłem, no bo co, tu i tu musiałem wybić. Co, każe nie bić? No to oczywiście jest przegrana, ale techniczna jeszcze. Jak ustawi, jak swoje figury tutaj ładnie ustawiłem, to na tym czasie przeciwnik mógł mieć jeszcze problemy. No tutaj to już tak, to już w miarę bezpiecznie. Ale nad goniec F7 taki ładny ruch był. Zbicie, osłabienie tego punktu. Ładne, ładne. Nie widziałem.
I goniec G6, to prawda. No i tutaj już tak, czas spadł, ale tu już technicznie jeszcze można było próbować wygrywać, oczywiście białymi. No dobra, 3,5 jest, no troszkę karma wróciła. Już będzie. Fuh. Teraz ósma przed nami, ósma runda. No, wypadałoby teraz wygrać 4 z rzędu i ostatnio walczymy o rekord. Ostatnią będziemy tutaj. Ostatnią, następną w sumie, to moje tylko przypuszczenia, czy te partie się skończyły? Nie, jeszcze trwa. Skończyła się partia i za chwilę runda numer 8. Jedziemy. Co, replay debiutu? F4, tutaj będziemy chcieli atakować. Dobra. Na skoczek sobie wyszedł. Jak to figura chce grać. Skoczek A6. Hetman E2. A3 jakimś poczęstujemy. Skoczek będzie musiał wrócić i straci swoje życie. Póki co tego nie ma. Tak, zagrajmy, żeby nie było skoczka tu. Można było od razu, chyba. Już nie wypędzam stąd tego skoczka, jest nieprzyjemny. I E5. E5 trzeba. A, tu piona podstawiłem, ale może... No właśnie, co może? Może nie do końca, bo tam też skoczek wisi, niech on myśli, a tutaj E5 wydaje się, że trzeba coś tam takiego zamieszać. No tak, nie może na B2 zbijać teraz, ok. Wydaje się, że dobre. Dziab, dziab. No zdwajamy. No wiem, teraz może zbić, bo jak ja tu, to on mi zbije tu, ale ja wtedy mogę zagrać inaczej. Może coś w tym stylu. Tam jakieś groźby będą kolejne. Zakładajmy, że tego pionka zbić nie może. Zawsze mogę tak zagrać.
H4 podciągnąć. Myślę, że to on ma problem w tej pozycji. Zbił! A tu nie mogę, bo mi zbije. Czy taki ruch wchodzi tu? Trzeba liczyć tu. H4, lufciki przy okazji tutaj osłabiamy. Może drugiego wziąć pionka? No może. I wziął bez krępacji. Tak myślałem. Tu oczywiście nie wymieniamy. Dwa pionki mniej, ale liczę na atak. Co on taki uparty? Okej. Tu się broni. Taki ruch grozi i tak. Hetman dobrze broni tutaj wszystko. No to chyba mamy go na widełki. Aha, on też będzie mógł mi zrobić widełki, ale jestem szybszy. Czyżby? A tu mi atakuje skoczka, więc muszę konkretnie podziałać. Ale mogę tu chyba wybić. On wybije hetmana. Czy ten pionek będzie taki groźny? Kurczę, myśl, Krzysztof. Tam, tu. Wydaje mi się, że tu trzeba dziabnąć koniecznie, bo tam jest groźba. Jest to, że ma wolne pionki. Oj, tego mi jeszcze dziabnął. No to lipa. To niestety lipa. No nie wygram tej partii. Jedyna nadzieja na jakieś tam cuda, nie? Nie no, beznadzieja. Kurczę, beznadzieja. No zły jestem potwornie. Potwornie jestem zły, moi drodzy. Nadrapane liczę jakieś. Tu wezmę, bo grozi mat, więc no tak, no to trzeba wybronić. No świetnie, jeszcze pionka kolejnego podstawiłem, ale liczę tutaj na strzałkę. Ale zauważył pewnie.
remis, no. Szczęśliwy jestem z tego remisu. Boli mnie jedna rzecz, jeżeli mam tutaj się wypowiedzieć, że te debiuty są moje. Znaczy, w sensie, ja lubię je grać i czuję je w miarę. W miarę, oczywiście. To nie to, co kiedyś. No ale właśnie, teraz brakowało tego ruchu. Przecież skoczek musi uciec z powrotem i skrępowany jest przez chwilę. No i potem E5 uderzyć. Skoczek A4, kiedy to są wszystko fajne, logiczne ruchy. No ale niestety, łatwo się analizuje. Gorzej się gra. I zbił. I to było złe na pewno. No właśnie, D6 analizowałem. Dlaczego nie D6? Bo co? Bo E6 i co? I powrót z piątki na dwójkę. On musi tu. Ojejku, jakie komputerowe w ogóle działania. Ale to też ma sens, bo zobaczcie, skoczek po prostu wchodzi i po czarnych polach sobie pięknie działa. W ten sposób właśnie, Krzysztof, ja mówię do siebie, no, żeby to poprawić. Przecież jego skoczek kompletnie nie gra teraz, a mój wchodzi pięknie do gry. To trzyma, skoczek wchodzi, tu grozi, no nie, no po prostu dramat. Dalej skoczek na E4, dlaczego nie zagrałem, bo tutaj grozi przecież. Dlaczego ja tak nie zagrałem? Zbyt optymistycznie, zbyt. Tu już w ogóle myślałem, że mam lepszą, a się okazuje, że mam gorszą. What? Pfu. Niesamowite. Jakie szachy są teraz konkretne. Jakie są one bardzo konkretne. Liczyć warianty. Nauka liczenia wariantów. Grać dużo, analizować, liczyć warianty. Tutaj po prostu podstawiłem jak amator. Kompletnie, zobaczcie, nie widziałem tego bicia. Kompletnie. Cud, że ja to zremisowałem. Oczywiście ten ruch H6 to tylko na zadymę, żeby tam mata dać. Przeciwnik stoi tutaj już kapitalnie. Wystarczyło wieżę uruchomić na przykład. Albo królem podejść teraz. Niepotrzebnie skoczek się u niego ruszał. Kompletnie niepotrzebnie. No, dał mi szansę. No to widać też, że jego siła gry nie była ogromna. Tylko moja jest bardzo słaba. No tu się udało. Przeciwnika troszeczkę. Jeszcze poszukiwać. Arcymistrz by wyszedł z tego związania na pewno. Tutaj na szczęście jeszcze był motyw, że nie można zbić wieżą, bo tu byłoby ładnie. No ale to by było tylko. No tak, tutaj to nie miałem czego szukać. No na tym czasie to nie wiem, jakieś dziwne ruchy trzeba było wykonywać i szukać. Cześć Kocichowski, dzięki. No, powodzenie się przyda. 3 ostatnie rundy przydałoby się... Ile ja mam punktów? 4. No to przydałyby się 3 punkty, jak znalazł. Trudno. Trudno. No, partia też dobra była. Okej. Okay. Czekamy sobie na kolejną rundę. Szkoda tych wypuszczonych, nie? Jak to fajnie się wygrywa, się człowiek cieszy, jak przegrywa, to mruczy, stęka. Ciekawe, czy wy to też tak macie, jak gracie swoje partie. Właśnie przypuszczam, że wiele osób tak ma, jakby się ich nagrało i nie wiedzieliby, że się ich nagrywa, no to można by się zdziwić, ile osób właśnie pewnie wkurza się na to, że tak się dzieje przed monitorem, co nie? Tak to zwykle bywa. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, 3 ostatnie rundki trzeba pocisnąć. 2 teraz szybciutko, gładziutko i ostatnia, powiedzmy, zadymiarska. 7 by wleciała i byłoby pięknie. No tak czuję, że nie jest najgorzej, tylko czegoś brakuje, no. Taki piękny start. 2,
2 na 2, potem 2,5. Choć też było blisko wygrania pozycji. Ach. No właśnie. Trzy pierwsze partie, cztery pierwsze partie mogą pokazać, jaki turniej będzie już w zasadzie. No dobrze, dobrze. Z niecierpliwością czekam na kolejnego zawodnika. Pytanie mam do was, widzowie drodzy. Czy ktoś jest dobrym grafikiem? Czy potrafi tworzyć miniaturki? Chociaż do miniaturek mi niepotrzebna osoba, tylko bardziej do zrobienia takich jednorazowych rzeczy. Baner na YouTubie, dobry overlay może na Twitchu. Czy ktoś z was się tym zajmuje? Jeżeli tak, to bardzo proszę o kontakt. Chętnie skorzystam z usług. Chciałbym parę rzeczy odświeżyć, podrobić. A będę bardzo zobowiązany. Oczywiście normalne rozliczenia będziemy stosować w takich układach, jak najbardziej. Więc jeżeli ktoś się zna na tym, albo może kogoś polecić, dajcie znać, proszę. Na maila, kontakt@szachus. Zresztą znacie socjale, na YouTube'a można wejść, jest tam ich mnóstwo, czy przez Facebooka można pisać. Dobra. Lecimy. Poproszę o kolejną partię. A kto z was się wybiera na Mistrzostwa Polski błyskawiczne w Suwałkach? Suwałki są na końcu świata pewnie dla większości osób, ale w połowie października zamierzam grać i tak się zapytuję, kto z was się wybiera do Suwałk. Mistrzostwa Polski błyskawiczne, jednodniowe. Polecam, byłem rok temu, bardzo fajnie było, dobra atmosfera, duża hala, a to najważniejsze, no i sporo zwariowanych partii oczywiście. Okej. Panie Czeskomie, poprosimy o rundę numer 9. Teraz już poleci szybko w miarę. O, dziękuję bardzo za subskrypcję. Ekonom 1. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dawno już tego dźwięku nie słyszałem. Bardzo mi miło. Daleko bardzo. Czy będzie transmisja na YouTubie? Rosomaku, nie. Mojej transmisji na YouTubie nie będzie. Znaczy, z Mistrzostw Polski nie wiem, czy ktoś będzie taką transmisję czynił. Nie mam pojęcia. Ale ja na żywo nie dam rady, jak ja będę grał. Dzień dobry. Witam cię. Empiricalpik. Ojej, jaki nick. Język można łamać. Także ja nie planuję. Znaczy, musiałbym może organizatorów zapytać, czy taką kamerkę specjalnie na moją szachownicę jako streamer, tak bym to nazwał, czy da się zrobić. Nie wiem, a zapytam sobie, czemu nie. Dobra, dzięki serdecznie, ekonom. Jedziemy. Mistrz międzynarodowy. Zagrajmy E5. Goniec C5. Aj, nie chciałem tych rzeczy. Poczekajcie, ja taką partię kiedyś grałem już. To jest na pewno wariant. Tylko właśnie, on już mi nie działa jak należy. D6. Ojej, on mi już nie działa jak należy. Białe są dobre tutaj. Są bardzo dobre. O, tu może mi trzasnąć jeszcze. Może G4 zagrać. O, jeszcze lepiej mi powiązał. Skubaniutki. No dobra. Sprowokuję go do tego ruchu. Zagram tak. Nie tracę figury. Ale sprowokuję go. Chociaż tu też można palnąć.
Może być ciężko, tak, tak. Tak, 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 tak. No dobra, jedziemy. Może się to jakoś porozwiązywuje. Co za zwariowana partia, kolejna. Jakbyś Krzysztof nie mógł zrobić roszady jakoś szybko w miarę, nie grać swojego. Właśnie ten, a właśnie ten wariancik. Tu szybko muszę wybić, błyskawicznie. No szach. Muszę tak, bo jak goniec to wieża wchodzi, muszę tak. Koniecznie, bo król się musi tu schować. Bo byłoby już kiepsko. To na szczęście jeszcze dostrzegam. Takie uważam, że jest kiepsko, tylko pytanie, czy on to wykorzysta jakoś i czy można to wykorzystać. Po macoszemu będziemy tutaj grać. Goniec nie gra. Co za partia! Nie chcę jej przegrać, proszę! Ale on też wierzył, nie może wyjść. Szukamy plusów. No dobra, wybiłem tego pionka. Odetchnijmy troszkę. C6 teraz próbować. Muszę tego króla tam przekabacić. Może tutaj coś, ale to goniec wejdzie. Taki ruch to mi tak zagra. Tego nie chcemy. Dobra, gramy C6. No tak, muszę. Oczywiście taki ruch będzie istniał. To jeszcze A6 mnie czeka. Co? Tak nie mogę? Tu bicia nie ma chyba, bo tu uciekam. Uciekaj stąd, skoczku. Tak w ogóle mogłem zagrać, dlaczego by nie? Okej. Okay. A może tak po prostu? Żeby wymienić? Nie no, uciekam królem jednak, wolę uciec królem. Aha. Dobra, tak, tu. Czy tak, trzymam. Tu szybko trzeba i wieżę wprowadzić, to jakaś nadzieja będzie. No tu muszę przytrzymać pionka. No dobra, tak, to jakoś chyba żyjemy. Dobra. Może w ogóle wybicie jest całkiem ciekawe. Tak mogę też zagrać i wymienić hetmany. O właśnie, wymienić hetmany. Tu i tu. Na aktywność. Też tak chcę zagrać. Co bardzo chyba nie mogę. Czy mogę? Ten ruch już jest odpowiedzialny. Dobra, gramy tam odpowiedzialność. Tak będę mógł zagrać. A tutaj masz. A tu? Związać? Muszę tak chyba. Nie wiem, co to za pozycja. Powiem wam szczerze, już nie wiem, ale wiążę gościa. Tutaj. Muszę to chyba zbić, a jak goniec zbije? No dobra, muszę to zbić. Może coś lepszego było, nie mam pojęcia. Tu mi pionek wisi. No bardzo mi się to nie podoba. O rety, król za daleko, skoczek słaby. O rety, Krzysztof, coś ty znowu tu nawyczyniał. No nic to mi nie daje. Kurczę, balans, no.
Z powrotem, nie mam pomysłu. A teraz to jakaś nadzieja podetrze się tutaj ustawia. Bo król może zdąży. Ojej. Albo i nie. Próbujemy sztuczek magicznych. Zbił. O red. Co grać? Puszczam coś tutaj. Pionki idą. Nie, nie idzie jeszcze pionek. Ojejku, tu idzie! Właśnie. Ojej, mata dostaje. Ajajaj, no. Nie, nie, nie zgadzam się. Nie zgadzam się na takie granie w szachy. No, zagrałem najgorzej jak mogłem. Nie znałem wariantu. Kto to wiedział, że trzeba robić orszadę? Wiedziałem, że tu mam kiepską grę. Potem się to wyrównało. Pięknie to się wyrównało. B6 grać. Już czarnych lepsze. B6 grać. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Właśnie nie jest. Nie jest. Tu źle zagrałem Hetman D4. Przytrzymać to trzeba było. Przytrzymać i szukać. No może tak nawet zagrać, żeby grozić tym ruchem. Nie bać się tutaj tego szacha przecież. Uciekasz sobie. Krzysztof. Aj, sądziłem, że tu już jest naprawdę fajnie. No, no bo jest. O, A5 należałoby wrzucić i wyjaśnić tutaj. O, tu się rozegrać. Aj! No właśnie, wieża z tej strony. A5 grać. Brakuje mi tego ogrania. Troszeczkę. Troszeczkę więcej. Oho, tak. Goniec, wieża. Ojejku, wiecie co? Nie zauważyłem tego, że goniec może zbić pionka. Jakbym to widział, to raczej bym to wziął. Chociaż bardziej kuszące było wzięcie jednak skoczka. No i co? I każe tutaj bić. Tylko, że to znowu jest jakaś równość. Kompy są ohydne. Ohydne są. Ohydne są kompy. Pokazują wiecznie te remisowe warianty, te oceny remisowe. Nie lubię tego. Nie lubię remisowych. Nie lubię remisować w ogóle. Tu zagrał. Ok, D3, C5. Mocne C5 było. A5. Tu. No to dał mi szansę. No właśnie, czułem, że tu już wygrywam przecież. Król C5, a jaka to różnica? Nie wiem. Z profesorem Owczesem gram teraz. Dobra, jedziemy jakiś ostry wariant. Dawaj, panie. E4. Na pocieszenie Skandynaw. Ciekawe, czy znają go jeszcze. Dobra. C5 tu trzeba grać.
nie zagrał. Czyli nie kuma szachów, tylko gra od ręki. Wiem, że ja tu przegrywam i się mądrze, ale są takie ruchy w pewnych momentach, gdzie są po prostu one dobre. I ludzie nie wyczuwają tych momentów, tylko no, czy grają po prostu na jakieś zapamiętywanie ruchów, jakieś warianty. Tu dostanę klopsa. C6. Ja wiem, może tak. No to B6, tak? To tu. No tam B4 powinien zasunąć, to od razu A4, A5 gramy. Od razu. Bitka jakaś musi być. No dobra. Uciekam tym końcem, może tu. Tak, w sumie mógłby zagrać. Taki piękny start. Jeszcze ta partia. O, bolesne są te porażki. No dobra. Próbujemy tu wymienić. Szybko się to udało. Dziwię się, że jeszcze G4 nie zagrał. Dobra, wracam. Dobra, wracam. Defensive. Tak, chcę grać, ale tu nie, tu mi wejdzie i tu. Bardzo defensywnie. Oj, bardzo, Krzysztof, defensywnie pograłeś. Nie jest dobrze. Bardzo mi się ta pozycja nie podoba. Nie! Nie mogę przegrać kolejnej partii, proszę. No nie mogę, jakiś D6, coś tu wchodzi, już wszystko. No tak najgorzej chyba by było z jego strony, bo tu coś tam bym może podłapał. Jakąś mini, mikro konterkę. No ale taki ruch dobry chyba, tu wystarczy. No właśnie. Ale zaraz, ja nie muszę przecież tego bić. Może tak w ogóle? Nie no, tak się nie zwiąże, tak zagram. Tu, co? Ojejku! Ojejku! Widły dostaje. Prrr! Ale lipa. No lipa. Ojej, jeszcze tu podwaliłem. Powrócę. Ale to co? To koniec partii też, tak? Bierze mniej. Ale się posypałem, co? W całym turnieju się posypałem. O losie słodki. Dobra, masz. O losie słodki. Wiecie co? Nie wiem co powiedzieć. Tak pięknie się zaczęło. Ja nie lekceważę gości. Nie potrafię tego wyjaśnić. Przecież ani zmęczony człowiek nie jest, ani nic. Po prostu... Oj, to jest bolesne, nie? To jest strasznie bolesne. Kiedyś to się grało w te szachy. Teraz dostajesz bęcki totalne. Czasami to jest tak, staram się to sobie po prostu wytłumaczyć, że jak nie idzie, to nie idzie, ale ileż może nie iść, nie? Kurczę, ale się dałem tutaj zjeść. Jak to wyglądało? E5 tutaj, tak. Ostatnio za dużo się denerwuję, grając ten turniej. Zdecydowanie. I tutaj jest dobrze. I tu trzeba było, Krzysztof, wyczuć, zagrać C6, bo to wygląda dobrze, podrywasz centrum i jest normalna pozycja i można grać. Ale nie, kombinuj, wieża E8. Tak, sam graj schematycznie. Ale będzie hejtu pod tym filmem. Już to widzę. Tylko szachista zrozumie.
A co? Zaczął sobie tutaj tymi figurami obracać. I tyle. Zagrałem tą partię bardzo źle. Jak widać, defensywnie strasznie. A skoczek C6, właśnie, zobaczcie. Skoczek C6 też. W ogóle nie widziałem, że C6 jest i tu. Kompletna taktyczna zaćma. Tutaj działało jednak. Bicie tu. Słuchajcie, no działało. Wszystko dobrze działało, bym się trzymał. Ojej, 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 ojej. Dobra. Dobra, nie ma co patrzeć już tej przegranej pozycji. Tu się coś nie odświeża. Jeszcze jedna partia, nie? No, no walczmy, no. Bywało gorzej, o tak powiem. Bywało gorzej z punktami. Ale mam takie dziwne też przeczucie, że te partie nie były złe, tylko ta moja ślepota. Ślepota, niestety. Co zrobić, drodzy widzowie? Co zrobić? Tak to już bywa. Ech, moja aktualna forma chyba jest bardzo zbliżona do formy w reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wszystko idzie w parze. No muszę wrócić do tej dobrej dyspozycji. Ja jeszcze do tej dyspozycji wrócę. Ja będę walczyć, słuchajcie. Będę jeszcze o to walczyć. Kondycji fizycznej muszę nabrać i po prostu robić jakieś zadania, no. Coś posiedzieć po prostu nad tymi szachami. Ja nic nie trenuję, niestety nie mam na to czasu, a lubię, ale nie mam na to czasu. Ale się żalę, nie? Ale to. Mam nadzieję, że chociaż z tych żali coś dla was wyjdzie mądrego i coś dla siebie uszkniecie. A bo na tym to też polega. Mógłbym po prostu zamknąć tutaj okno, nie streamować, sobie grać i tyle. Albo sobie przerwać, ale to nie o to chodzi. Dobra, honorowa partia. No już po prostu szkoda, że mi się nie udało tej przedostatniej. Trzeba grać swoje, nie ma co zmieniać chyba na wkurzeniu jakichś tam skandynawskich wariantów. A to tak się mówi właśnie po porażce. Jakby się wygrało, to powiedziałoby się: o, świetnie, świetnie, świetnie. Jeszcze powalczymy. Ostatnia runda. Czekamy. Aż na czacie wszyscy zamarli. Szachuś wkurzony. O rety. Ale mam nadzieję, że się dobrze bawicie chociaż. Złość sportowa musi być. No chciałoby się ten wynik w końcu zrobić, nie? Chciałoby się. Myślę, że kibice też by chcieli. Ja to czuję. No, gram jak Cajmer. Jak Cajmer. Dobra, ostatnia runda za chwilę. I lecimy. Poprosimy ostatnią partyjkę.
No poproszę partię numer 11. Co jest? Czeską nie śpi. Co tu się w ogóle dzieje na tej platformie? Jest? Jest. No i git. Lecimy. Panie mistrzu Fide. Jestem zły, więc uważaj. No dobra, goniec G5 niech będzie. A tak sobie odejdziemy. Pokombinujmy. Tak. Tak. No widzę, że tu jakieś sztuczki wchodzą. No widzę, widzę. Te wszystkie zawiłości. A może tak? A dlaczego by nie? I co mi teraz zrobisz? Aha, skoczek wchodzi. Dobra, no to tak, zagrajmy. Jak zbijesz, to skoczek wejdzie do centrum. Okej. Skomplikowana? Skomplikowana, ale... Czegoś nie podstawił, bicie. Bicie robię, aha, hetman może odbić, fajnie, ale też tutaj mam na szczęście opcję jakąś. No to chyba tak. Okej. Okay. Wymiany. Okej. Okay. Ale coś mniej zostało mi, nie? No właśnie. No właśnie. To jakiś tam. Ale to tam nic nie daje. Co mi mniej zostało? Ile mam pionków mniej? Jednego. Idę po tego. Tu zaraz mi zagrasz. Widzę to. Niestety ogłaszam wszem i wobec, że nie wygląda to dobrze. Ojej, no tak, na szczęście jeszcze mam. Liczę na jakąś podstawkę z jego strony, bo należy mi się chyba jakiś błąd przeciwnika, co? W tym turnieju, bo ileż można przegrywać. F4! Lecimy tam, na niego. Lecimy, F4. Bój się. Tutaj jedziemy. No dobra, ładnie to odpiera wszystko, ładnie. Ale zaraz. Aha. No dobra. Z wielkim bólem. Tutaj dam szacha. Ale to i tak jest pozycja dobra czarnych. Dwa pionki. Przegram tę pozycję. Chyba przegram w ogóle tę pozycję. O, rety, rety, rety. Tutaj. Powiem wam, że bieda. Bieda. A tam szacha jeszcze miałem ciekawego. Ojejku, szacha miałem ciekawego tutaj przecież. I siatki matowe. Krzysztof Budrewicz. Aj. Co, wracać? Udawać głupa? No nie, nie, to już topa totalna. Piony idą. Jak ja się dałem tak po prostu? No tu jeszcze wieżóweczkę mi strzela, ale chociaż nie muszę, nie no muszę. Słusznie.
To pensja. Ale jeszcze powalczymy, może nie? A może nie? A może tak? Może nie, nie wiadomo. Nie wiem. Tu E4 miałem. No właśnie, E4, proszę bardzo. Tak, musisz się bronić, to wezmę tego. A to chyba jest też wygrana. Nie, to jeszcze ja wygram. Szefie. Nie, bo jak zbiję tu, to mi wierzą tu. A nie, to dobrze. Nie no, muszę bić, to żeby nie przegrać po prostu tej pozycji. No i tak, bronię. Tak, grożę teraz takim ruchem. On to bije i remis. A, może tak będzie musiał zagrać. Żeby to... Dobra. Szczęśliwy remis. Szczęśliwy remis, 4,5 punktu. O, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Dziękuję, no... Wynik słaby bardzo. Ale przynajmniej się trochę działo. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze. Kiedyś trzeba zrobić ten dobry wynik w tym Tight Lead Tuesday, nie? Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia.